Siemanko moi drodzy, z tej strony Ander, a dzisiaj zagramy sobie w troszeczkę starszą grę, mianowicie Robin Hood Defender of the Crown. Ja w tą grę bardzo dużo grałem jeszcze za czasów szkoły. To była taka moja pierwsza gra, w którą najwięcej grałem, bo po kilka godzin nawet dziennie. Ma na pewno bardzo ciekawą fabułę, także zapraszam do oglądania. Dobra, ja już w słuchawkach, zielona koszulka klimatycznie, także lecimy. Nastał nowy dzień dla Anglii. Nowa era pokoju. Okej, okay, przedstawienie jakiegoś tutaj wydarzenia. Wolne od dawnych rebelii królestwo zjednoczyło się. A zwycięstwa w wojnach z innymi nacjami uczyniły zeń niedoścignioną potęgę. W tych czasach powszechnego dobrobytu miasta kwitną, stając się wpływowymi centrami handlu. A ludność rośnie w siłę pod zdecydowanymi, lecz łagodnymi rządami. W tej magicznej krainie w umysłach niewolników nie gości myśl o buncie, a snów wieśniaków nie toczy robak śmierci. Zaś wszyscy lordowie jednogłośnie uznają za króla człowieka, który ukradł koronę. Czy oczekujesz, że uwierzymy w te bzdury, Janie Lackland? Nie udawaj, Janie. Musiałeś wiedzieć, że będziemy oczekiwać dowodów śmierci Ryszarda, zanim wydamy zgodę na twoją koronację. Prędzej koronowałbym koguta niż tego kłamcę. Król Ryszard gnije w celi wroga, wciąż czekając na wykup. Kto ma przejąć tron? Cała Anglia wie, że Jan nie ma zamiaru uwolnić brata. Jakieś są dowody, że Ryszard wciąż jest żywy. Jan ręczy słowem za jego śmierć. A nawet gdyby Ryszard żył, kto spośród nas pomógłby mu w powrocie? Longsword? Nie mamy wpływu na los Ryszarda, lecz mamy wpływ na los Anglii. Zatem dopóki żyje, to pokraczne dziecię nie zasiądzie na angielskim tronie. Zatem, kto ma zasiąść w Wolfriku, znany dzikim? Ty? Lepiej, żebym to był ja, niż ty, o, Marku Dead. Już się zaczyna. A zatem, do tego już doszło. Straż? Straż? Akurat trafiłem, idealnie. Ci mężowie to zdrajcy. Chcemy, by zostali natychmiast straceni. A, w tym przypadku zabić, a zawsze ich zabierali, wynosili, nie? Zaiste, to nowy dzień dla Anglii. Dobra, kontynuacja, lecimy. To będzie strzelanie z tego, co pamiętam. Oj, Jezu, jak ja tego nie lubiłem. A tak słabo z tego zawsze strzelałem. No zobaczmy, jak nam pójdzie. No, już się zaczyna. Mam go! Dobra. Mam go! Tej, mamy go! Ale ładnie idzie. Łucznik. Mamy łucznika, to można strzelać. O nie, już przestrzelony. Jest! Ucieknie nam chyba. Dobra, mamy go. Wiecie co jest najlepsze? Jak będzie jechała karawana. Czy ten powóz zazwyczaj. Ej, ale ładnie dostaliśmy w sumie. Damy go jeszcze? Mamy go. Jedzie? Jedzie. Mamy, dobra. Fajnie. Oj nie, ostatni nam się nie udał. Już nic nie jedzie, ale ładnie poszło, moi drodzy. Ja jak zawsze pamiętam, z tego nie potrafiłem strzelać, ale to gdzieś... Wiecie, jak za dzieciaka... Wiecie, jak za dzieciaka to się tak nie potrafiło, nie? Takich manualnych, żeby tu przycelować, coś ten, coś tam. Bardzo dobra, nawet draśnięcia. Czy ja nic chyba nawet nie dostałem. Piechurów 10, powozów 1, 1 łuczników. Fajnie, 180 zł, bardzo dużo. Wiem, że tutaj będziemy kupowali też jakieś jednostki. Po tym, jak wesoła kompania zebrała swój łup, Robin Hood zaprosił kupca i jego ludzi do obozu na ucztę celebrującą niespotykaną hojność jego gości. Okej. Okay. Po udanej napaści zdobyłeś. Dobra, w porządku. Okej, okay, klikam. Dzień pierwszy. Dochód 3. O! A potem? A potem parszywa kompania napadła na moje wozy i pozbawiła mnie resztki moich dochodów. Powiedli mnie do swojego obozu, krzycząc ze mnie, a na miejscu przywiązali do krzesła. Kiedy zapadł zmrok, wszystkim podany został obiad, za który zapłaciłem tygodniowym, miesięcznym zarobkiem. Ufam, że posiłek był sycący. To już drugi raz, kiedy zostałem napadnięty przez Robin Hooda w tak krótkim czasie. Dlaczego nic z tym nie zrobiono? Czyżbym się mylił? Jest pan, czy nie jest szeryfem z Nottingham?
Robin Hood jest cierniem w mym oku od jakiegoś czasu. Proszę mi wierzyć. Gdyby postawienie go przed sądem było tak łatwe, już bym dawno to zrobił. Ba, miesiąc temu mówiłeś to samo. Gdyby król Ryszard nadal zasiadał na tronie... Król Jan, Wódcze. I lepiej, żebyś to zapamiętał. Rozumiem. A więc jemu zaniosę swoje skargi. Czy o to ci chodzi? Wkrótce zrozumiesz, że mamy wielu wpływowych przyjaciół, szeryfie. Jeśli nie jesteś w stanie wykonywać powierzonych ci zadań, z pewnością król Jan chciałby o tym wiedzieć. Nie waż się stawiać między mną a królem, gdyż to jemu i tylko jemu służę, a nie jakiemuś żałosnemu zakochanemu złocie kupczykowi i jego parszywym koleżkom. Nie miałem zamiaru. Jeśli chcesz, by pojmano Robin Hooda, sugeruję być uzbrojony w dębową pałkę. Osobiście roztrzaskał mu nią na głowie. Kraj jest pogrążony w wojnie. Król Jan nie będzie marnował ludzi na oczyszczanie Sherwood z rabusiów. Rozumiem. A więc jeśli potrzebujesz ludzi, jak powiedziałem, mam wielu wpływowych przyjaciół. Jedno twoje słowo, a nim nadejdzie pora obiadu, będziesz miał do dyspozycji całą armię. Może przyjdzie nam odbić. Jeszcze nigdy nie prowadziłem takich sił przeciw banitom. Tak, znakomicie. Mając ze sobą armię, podejdziemy ich obóz, a sam pokaz naszej siły zapewni nam zwycięstwo. Jesteś bardziej przydatny niż się spodziewałem, kupcze. Wzajemnie, szeryfie, wzajemnie. Miejmy nadzieję, że jeszcze spotkamy tego kupca, bo kasy dał bardzo dużo. Witamy w Sherwoodzkim Lesie. Rozgrywka w nim jest formą samouczkę mającą wprowadzić Cię w arkana prowadzenia działań w grze Robin Hood, Defender of the Crown. Zwracaj uwagę na pojawiające się... Kontynuacja? Wiadomości samouczka. No okej, będziemy przeglądać. Jest teraz sam. Wykorzystaj ten czas, aby złupić kasztel szeryfa w Nottingham lub jego karawany. Wskaż Robin Hooda za pomocą action lub myszki i wybierz przeprowadź napad. Okej. Pamiętniku, to nam nie będzie chyba potrzebne. To byśmy mieli tak, przeprowadź napad, tak? Okej. Okay. Można oddalić? Aha, coś takiego, dobra. Tego to pamiętam. Walka na miecze, dobra, w porządku. Tak. Czy chcesz obejrzeć samouczek? Nie, nie będziemy oglądali samouczka, tu sterowanie jest dość proste. Robin Hood wyruszył, by napaść na wrogą warownię. Wyzwolenie złota nie będzie łatwe, ale ostry miecz i jeszcze ostrzejszy umysł to wystarczające narzędzie, by tego dokonać. Okej, okay, kontynuacja. O tak, pamiętam te widoczki, piękne zawsze były. Ale klimacik te gry miały, nie? No nie, nie ma co ukrywać. Okej. Okay. Teraz jak my tutaj... Adeas... Nie, czekajcie. Prawy to jest ten. Dobra. O. W sumie spoko. Na te strzałeczki, a WASD jeszcze będziemy dodatkowo klawisze. Łupy 100. Blokowanie znakomite. No tak bym nie powiedział, prędzej bym zginął na wojnie, jakby tak blokowanie miało wyglądać. Okej, okay. Zabitych piechurów. Uniki brak. Aha, to jeszcze uniki są. Pewnie jakiś odskok czy coś może. A, bo tam jest w sumie, że można się pochylić. Dobra, będziemy testować. Stówka. Tak wam powiem, że mało. Jak stówka sama. Aha, tu już przejmują. Szeryf zajął most. Dzień drugi, dochód. Ale mały dochód. Wuju, Will Scarlet, co cię tu sprowadza? Myślałem, że będziesz w poszukiwaniu gości na obiad, którzy zapewniliby jadło na nasz stół i złoto do naszych skrzyń. Tak było, dopóki się nie natknąłem na jednego z twoich ludzi. To niezbyt zaskakujące, czyż nie? W końcu tu mieszkamy. Szeryf z Nottingham idzie w kierunku Sherwood. Na czele całej armii będzie tu w ciągu godziny. Jego ofensywa nastąpiła szybciej niż się spodziewałem. Co z małym Johnem? Zbiera tylu ludzi, ile tylko da się znaleźć. Wysłał zwiadowców, by cię zlokalizowali. Czy kiedykolwiek mnie znaleźli? Wskażę im twoją pozycję. Wkrótce otrzymasz swoich żołnierzy. Chyba, że John nie zdąży. No to co, przeprowadźmy sobie jeszcze jakiś napad. Ja bym chętnie wziął właśnie na prędzej
Ten cel nie nadaje się do przeprowadzenia napaści, wybierz cel, który pulsuje. Aha. Czyli tutaj jak jest ta karawana, to tutaj można atakować. Dobra. Dobra, dajemy. Czy chcesz napaść? Tak, tak, tak. Nie, bez żadnego samouczka. Robin Hood zajmuje się... O, tego to chyba nie przeczytam. Odgodną... Dogodną pozycję, oczekując na najlepszy moment, by ulżyć przejeżdżającej karawanie i pozbawić ją paru saków złota. Jeśli wam się czyta troszeczkę lepiej jakby tą czcionkę, dajcie znać w komentarzu. Chętnie poznam też wasze zdanie, jak to widzicie. Dla mnie jest bardzo klimatyczna na pewno. Dobra, strzelamy. Nie ma co tu gadać. A tu coś chyba... O, ole, dostał, prawie w łeb. A ten to chyba nam zwieje. Nie no. Trochę ciężko, ciężko, dobra. O, strzelają. To już nie będzie tak łatwo. Ten łucznik najgorszy. Nie, dobra, to już go odpuśćmy. To już bez sensu. Dobra, mamy, mamy. Ten nam zwieje. Mamy go. Dobra. Oj, najważniejsze. Nie. Mamy, dobra. To było najważniejsze, moi drodzy. Bo to daje najwięcej w sumie, więc... O, już. No, tutaj tak słabo, chyba by mnie zestrzelili z tego drzewa. No tak, excellent bym nie powiedział. Celność dobra. Prędzej bym spadł z drzewa. albo zapewne bym został zestrzelony przez takich łuczników, więc no tak słabo chyba trochę. Słabo to widzę. Dobra, ale może być. 125, 411 złota. Fajnie by było. O, nam tu już przejmują aż. Wow. To nieźle. Fajnie było, jakby ta armia do nas przybyła, bo będziemy mieli na co wydać kasę. Bo teraz to jest trochę lipa. Przepraszam pana, czy mógłby pan wskazać mi drogę do najbliższego przedstawiciela władzy? Jesteśmy wraz z kolegami mocno pijani i szukamy dobrej awantury. Podążajcie za strzałami. Ile ludzi wystawił przeciw nam szeryf? Wraz z nim idzie na nas cała armia, więcej ludzi niż kiedykolwiek przy nim widziałem. Gdzie on ich wszystkich znalazł? Przecież nie na podwórku księcia Jana. Racja, przechwyciliśmy każdy list, który nasz kłopotliwy szeryf wysłał do księcia. Żadna z jego próśb o nowych żołnierzy lub uzbrojenie nie przeszła no to całe przez szczęście. Bez naszych poprawek. Zatem owa armia pochodzi z innych źródeł. Zdaje się, że będziemy musieli ich wszystkich zaprosić na ucztę, inaczej gotowi nam zarzucić niegościnność. Ilu naszych przybyło wraz z tobą, Johnie? Dostatecznie dużo. Zrobię wszystko, co im rozkażesz. A więc zaczynajmy. Wymyśliłem nowy sposób pokorzenia szeryfa, kiedy będzie już po wszystkim. Okej. Robin musi poprowadzić armię inwazyjną, zorganizowaną przez małego Johna przeciwko armii szeryfa z Nottingham na wschodzie Sherwood. Wybierz małego Johna, wciskając prawe action. Okej, dobra, Robin Hood. To jest tak, rekrutuj armię, tak, i tutaj troszeczkę tak, kurde, zasłania na mnie. Możemy tak już przybliżyć, o, i tu? Aha, i tu mamy tą armię inwazyjną, okej. Tu nic nie można. To byśmy musieli zrobić tak, rekrutuj armię, daj sobie tu na armię inwazyjną. A tutaj mamy, tak? Tą armię inwazyjną? Nie. Tak. I tutaj byśmy musieli dopieścić. Ja tu łuczników bym dał bardzo dużo. Wiecie co? Z strzałkami chyba będzie lepiej. O. Szybciej idzie. No nawet bym dał do prawie maksa, bo wiecie co? Tu jest też taki problem, że oni nas mogą napadać, nie? Więc to jest o tyle ryzykowne. Dobra, może wiecie co? Dałbym tak... do stówy i tu do stówy. No nie ma co trzymać w ogóle tu kasy. Akceptuj. Przeatakuj hrabstwo. Czy przenieś armię? To jest pytanie. Może atakuj hrabstwo po prostu. I tutaj. Nie, samouczka nie chcemy.
Dobra, fajne. Pierwsza nasza bitwa. Dobra, z szeryfem. Okej, co ja tu w szachy będę grał? Nie. Pionki standardowe. Dobra, lecimy, bo tu trzeba klikać i puszczać od razu, tak? Bo tu nic nie można zmieniać. Aha. Okej. Aha, oni jak wypuszczają jednostki, to... A, to dobra, to już po bitwie. Stuwa i 200 to jednak dużo było. A my straty? 50. Dobra, to nie jest źle jak 50 strat. Bo to jest też jakoś redukowane, nie ma co ukrywać i bardzo dobrze. Tylko bym sobie to oddalił troszkę, bo tu nie widzę co się dzieje. Aha, oni przejęli tam. My byśmy mogli w sumie przejąć tutaj od razu. O! Robinie, co u diabła się dzieje? W swoim ostatnim liście przysięgałeś, że szeryf nie rozpocznie natarcia wcześniej niż za miesiąc. Źle oceniłem czas potrzebny szeryfowi na ponowne przygotowanie się do walki. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Najwyraźniej nie wpadłeś na to, że sprowadzenie na siebie regularnej armii to poważna sprawa i oczywiście żaden z twoich przyjaciół nawet nie zasugerował, że napad na tak wpływowego kupca może się źle skończyć. Zasłużył sobie na to. Jak widzę, zapomniałeś, że szeryf służy teraz nowemu władcy. Dalece bardziej martwi się opinią Jana niż zwykły Ryszarda. Okej, czyli od tego będziemy mieli większą dzienną, którą będziemy dostawali, aczkolwiek no tutaj za dużo tego nie zdobędziemy, ale zawsze coś można wydać na nowe jednostki, na przykład na wieśniaków jednostki. Teraz, kiedy Robin Hood włada kolejnym hrabstwem, nadszedł dobry moment na rozbudowę jego armii i ufortyfikowanie nowego hrabstwa. Czekajcie, damy sobie może tam... Aha! I tu nie może... A, bo to może będzie trzeba jakoś rozbudować. Dobra, no to spoko, to do maksa po prostu. Akceptuj. Bo tu jest napisane, przenieś z armii inwazyjnej do leśnej ścieżki. Dobra, to fajnie. Potwierdzasz przeniesienie. Tak. Dobra, dobra, w porządku. Atakuj hrabstwo. I tutaj możemy sobie to od razu przejąć. Będziemy mieli dodatkowy dochód. Okej. No tu nie mamy żadnych bitew. Okej, no i teraz już się robi trochę problem. Bo jeśli szeryf będzie chciał się posunąć gdzieś dalej, no to będzie automatycznie z nami musiał walczyć, nie? Dobra, mamy tutaj już 3 postacie, ale to w następnym odcinku. Dzięki dzisiaj oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dobra jest fabuła, jak widzicie. Mechanika taka do przeżycia. Fajny klimacik. Także ja będę chciał na pewno gdzieś tą grę sobie odświeżyć, czyli przejść bardziej taką całą. Może z jakimiś skróconymi fragmentami fajnymi. Zobaczymy. Wbijajcie na social media, mam nadzieję, że się właśnie podobało. Dzięki za oglądanie i tym akcentem... Cześć!